dwójkę tam wrazim dobrze, nie? Uderzutę! Ale to jest kanka z tej pozycji! Spamy! Paweł! Tu jest wolny, Gloria na pistoli! Bo dobry, że jest Paweł! Paweł! Dobrze, Paweł! Super! Dobrze, Paweł, dobrze! Bertamkija! Kurwa! Strzelcem bramki dla drużyny FC Markowice, zawodnik bez numeru, Paweł Błaszczyk. Zlecamy! Udar! Lepiej! Brawo! Brawo! Drugą bramkę dla zespołu FC Markowice zdobywa Paweł Błaszczyk. Strzelcem bramki dla drużyny Husaria Szczepankowo, zawodnik z numerem 11, Piotr Gloger. Strzelcem bramki dla drużyny FC Markowice Krzysztof Lamer. Strzelcem bramki dla drużyny FC Markowice Łukasz Rybicki. Szybciej, Marcin. Jest druga. Jest druga. Strzelcem bramki dla drużyny FC Markowice Jakub Ochowiak. Strzelcem bramki dla drużyny FC Markowice
Marcin Lomel. Strzelcem bramki dla drużyny FC Markowice Krzysztof Lamel. Dobry trener. Strzelcem bramki dla drużyny FC Markowice Robert Jadowski. Koniec meczu, wynik 8-1. Okej. Bojowe okrzyki i wielka ambicja. Nie wystarczyło to jednak dzisiaj na drużynę FC Markowice. No niestety nie wystarczyło. Powiem tak, drużyna z Markowic to jest drużyna do tej pory jedna z lepszych drużyn w naszej lidze. No i udowodnili to dzisiaj wynikiem, sporym wynikiem. Wygrali 8-1. Co do naszych błędów, to na pewno to, że zabrakło nam sił na tą drugą połowę, ale no wierzymy w to, że w kolejnym meczu jakoś kondycyjnie nam się poprawi technicznie i uda nam się zwyciężyć. W poprzednich meczach mieliście tak, że wygrywaliście jeden mecz, przegrywaliście następny. No dzisiaj niestety według statystyk powinniście wygrać, podnosicie porażkę. Czy ta porażka boli? Powiem tak, z taką drużyną jak FC Markowice to porażka wcale nie jest czymś ciężkim do zniesienia. Pokornie podchodzimy do tego wyniku, wyciągniemy wnioski. Ja myślę, że ten mecz do końca nie był dla nas przegrany, ponieważ włożyliśmy całe serce w ten mecz. Ciekawym pomysłem na waszych koszulkach są daty bitew. Skąd taki pomysł? To był bardziej pomysł tutaj naszego prezesa klubu, który wymyślił ten pomysł, tę inicjatywę. No to było po prostu ze względu na jakiś taki patriotyzm, na to, że nasza drużyna się nazywa Husaria Szczepankowo. I dlatego mamy na koszulkach te napisy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i bardzo. Życzymy powodzenia w następnym meczu. Dziękuję bardzo.